Biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Bizon w Muzo FM. Paweł Oksanowicz, witajcie. Pierwszy i jak do tej pory jedyny program dotyczący wdrażania CSR w skali całego kraju to projekt pod nazwą Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Jego trzy rundy zakończyły się uruchomieniem wielkiego kapitału społecznego wokół CSR. Projekt finansowany ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy z pomocą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pozwolił też na stworzenie modelu przekazywania wiedzy do regionów, a także dokonał autentycznej zmiany, o czym będziemy dzisiaj mówić. I jako pierwszego usłyszymy pana Guido Beltraniego, dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie. Jaki był cel projektu CSR-owego z pana perspektywy? The main objective of the project was to enhance competitiveness and sustainable development in Polish regions by realizing activities related to corporate social responsibilities, in short CSR. Głównym celem naszego programu było wzmocnienie konkurencyjności oraz zrównoważonego rozwoju polskich regionów poprzez promowanie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, w skrócie CSR. Mieliśmy również inny cel, który był bardzo powiązany z naszą grupą docelową projektu. Odnoszę się tutaj do małych i średnich przedsiębiorstw. W rzeczywistości istnieje taka luka pomiędzy rolą, którą odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa w tworzeniu wartości dodanej w gospodarce oraz w tworzeniu miejsc pracy z jednej strony, a z drugiej strony w ich zaangażowaniu w działania społecznej odpowiedzialności biznesu, w CSR, które są domeną raczej dużych przedsiębiorstw. Jak wiemy, małe i średnie przedsiębiorstwa są filarem gospodarki, ponieważ stanowią ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce i tworzą 70% miejsc pracy. Jednakże małe i średnie przedsiębiorstwa nie angażują się albo angażują się w małym stopniu w CSR, który normalnie postrzegany jest jako domena dużych korporacji. Stąd powstała taka idea, powstał taki pomysł, aby projekt pomagał zmniejszyć tą lukę i motywował małe i średnie przedsiębiorstwa w zaangażowanie w działania CSR. Ponadto projekt ukierunkowany był również na zwiększenie świadomości, na zwiększenie wiedzy władz regionalnych na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. W szczególności grupą odbiorczą projektu były urzędy marszałkowskie oraz centra obsługi inwestora i eksportera zlokalizowane w regionach. Celem tego była dalsza promocja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród polskich prywatnych przedsiębiorstw, inwestorów zagranicznych oraz polskich eksporterów, którzy planują ekspansję i którzy planują stać się częścią łańcuchów dostaw dużych międzynarodowych korporacji. And besides that, the project also aimed at supporting regional authorities in promoting CSRs within their regions. I refer here to marshal offices, and also exporters and investment offices in the regions. Był to pan Guido Beltrani, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie, do którego jeszcze wrócę. Jak wspomniałem, operatorem działań w kraju była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozmawiam teraz z panem Marcinem Szygułą, zastępcą prezesa agencji. Jak widzi pan efekt końcowy tego projektu? Zakończenie projektu CSR jest wielkim sukcesem, ponieważ na początku, kiedy został wprowadzony ten projekt, mówimy tutaj przełomie lat 2011-2012, świadomość polskiej dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu była bardzo mała. I mikro i małe przedsiębiorstwa uważały, że to nie jest w ogóle program przeznaczone dla nich, tak? Po zakończeniu tego programu najwięcej beneficjentów okazuje się, że to są mikro i małe przedsiębiorstwa, które doskonale się w tym odnajdują i stwierdzają, że to jest dla nich wartość dodana. Poprzez nie tylko minimalizację kosztów, dobrego wizerunku, ale też całego otoczenia i postrzegania ich i relacje, które budują i z kontrahentami, i czy też bardziej stabilnego zatrudnienia pracowników, gdzie wiemy, że ten rynek pracowników nie jest tak naprawdę najlepszy dla pracodawców, tak? Teraz to umożliwia w prezentacji polityki pewną stabilność, przewidywalność, tak? I
to jest ta wartość, mi się największa wydała. Czy mierzycie Państwo, jako Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, efekty już po działaniu projektu? Tak, ponieważ mieliśmy 3 nabory w zakresie projektów, tak, dotyczących CSR-u. Pierwsze 2 zostały już zakończone. Tutaj mamy konkretną ewaluację. Mówi o bardzo dużym sukcesie tych projektów. Natomiast trzeci projekt jest dopiero będzie poddawany ocenie. Natomiast z tego, co widzimy, to też jest znaczący sukces w zakresie ilości beneficjentów, jak i też tego, że po zakończeniu projektu te firmy zamierzają kontynuować tą działalność. Czy możemy tutaj podać jakieś liczby? Czy Pan ma je w pamięci? Tak, jeżeli mówimy o całości beneficjentów, to jest 177 firm. W większości to są mikro i małe przedsiębiorstwa, które skorzystały z dofinansowania. Mówimy tutaj o dofinansowaniu na 12 milionów w zakresie pieniędzy, które zostały przeznaczone na te firmy. Jeżeli mówimy o konkretnych projektach, to z reguły maksymalne dofinansowanie to jest 100 tysięcy dla firmy. Firma ta musiała mieć jako wkład własny 30%. Był to pan Marcin Trzyguła, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. I znów pan Guido Beltrani, dyrektor biura szwajcarsko-polskiego programu współpracy przy ambasadzie Szwajcarii w Warszawie. Jak pan ocenia realizację tego projektu? Well, I am very much impressed actually by the results achieved by the project. The project had a quite holistic approach and it consisted of a set of different activities. W rzeczywistości jestem bardzo pod wrażeniem rezultatów, które osiągnęliśmy w ramach tego projektu. Projekt miał holistyczne podejście do CSR-u i składał się z wachlarza różnych działań, począwszy od działań szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli polskich regionów, przedstawicieli centrów obsługi inwestora i eksportera oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Działania szkoleniowe dotyczyły głównych elementów CSR-u. Drugim działaniem było wsparcie realizacji działań, wybranych działań społecznej odpowiedzialności biznesu małych i średnich przedsiębiorstw, aż zakończyliśmy działaniami popularyzującymi najlepsze praktyki CSR wybrane spośród działań przeprowadzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Popularyzowaliśmy te działania dzięki kampaniom telewizyjnym, artykułom prasowym, publikacjom i tym podobnym. Aby zilustrować to kilkoma liczbami, ponad 900 osób uczestniczyło w szkoleniach organizowanych w ramach projektu. Ponad 180 projektów małych i średnich przedsiębiorstw zostało wdrożonych dzięki projektowi. Również stworzono 14 strategii regionalnych, które skoncentrowane były na CSR-ze. To, co jest równie ważne, to jest to, że 90% spośród firm, które uczestniczyły w projekcie, zadeklarowało, że będą kontynuowały działania CSR, również po zakończeniu projektu. Ponadto projekt dostarczył wiele dobrych praktyk, które będą mogły być rozwijane i dyskutowane w ramach prac grupy roboczej, która została stworzona w Ministerstwie Rozwoju i której przewodniczy premier. And last but not least, the project developed good practices that can be now used within the National CSR Working Group that has been established within the Ministry of Economic Development and which is headed by Deputy Prime Minister. Był to pan Guido Beltrani, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie. Sięgnijmy po przykład. Firma JARS robi badania w 40 specjalistycznych dziedzinach dla przemysłu spożywczego, rolnego, ochrony środowiska, kosmetyków, farmacji i chemii gospodarczej. Siedziba znajduje się w Łajskach koło Legionowa pod Warszawą, mówi Anna Gwizdalska z firmy JARS. Co się u was wydarzyło przy okazji tego projektu? Przede wszystkim zwiększenie zaangażowania pracowników. Tutaj mamy prawie 17%. Oprócz tego polepszenie wizerunku naszej firmy, ugruntowanie jej jako odpowiedzialnego biznesu wśród społeczności lokalnej, interesariuszy oraz obniżenie kosztów działalności firmy, zmniejszenie negatywnego oddziaływania firmy na środowisko i przede wszystkim propagowanie tej ochrony środowiska. Zwiększenie zakresu badań, zakup nowego sprzętu laboratoryjnego i wprowadzenie normy dotyczącej środowiska, czyli 14001. Czy można podać jakieś liczby, które wskazują na to, że rzeczywiście biznes zaczął rosnąć po wprowadzeniu społecznej odpowiedzialności biznesu? Tak jak mówiłam, wzrost zaangażowania pracowników tutaj mamy 17% i zwiększenie obrotów w działalności naszej firmy powyżej 20%. Firma weszła też, jak pamiętam, w bliskie relacje z samorządem. Tak. Na czym te relacje polegają? Poznali nas troszeczkę z innej strony, tak? Poznali nas jako firmę polską, odpowiedzialną, z którą można
współpracować na każdym szczeblu. Świetnie, dzięki za rozmowę. Dziękuję. Teraz w programie Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muzo FM rozmawiam z Lilianą Anam, szefową firmy szkoleniowo-doradczej CSR Info. Jak przekonywać firmy z sektora MŚP, małych i średnich przedsiębiorstw, do interesowania się CSR-em? Myślę, że warto przekonywać małe i średnie przedsiębiorstwa do tematyki zarządzania firmą zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu poprzez wskazywanie możliwości uzyskiwania pewnych przewag konkurencyjnych, prezentowanie wyróżnienia się od konkurencji, zdobywania klientów, wyróżnienia się jako dobrego pracodawcy. Myślę, że to są te kierunki, które mogą być ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Drugim kierunkiem, obszarem, który wydaje mi się niezwykle istotny, to jest osoba samego właściciela. Jego motywacji, dlaczego założył tą firmę, co on chce po sobie zostawić i jak naprawdę chce, żeby jego firma funkcjonowała. Myślę, że większość właścicieli małych firm chce zarządzać, zarządza też w sposób odpowiedzialny. Wydaje mi się jedynie, że niekiedy brakuje może narzędzi, może pewnej wiedzy, żeby sprostać dzisiejszym wyzwaniom, jakie jednak nakłada globalny rynek. Trzecim takim obszarem wydaje mi się, że są klienci. I mówi się o tym, że polskie małe i średnie firmy są słabo umiędzynarodowione. Jest bardzo wiele różnych projektów, które zachęcają nas do działań na zagranicznych rynkach. I tutaj CSR może nam bardzo pomóc. Jeśli będziemy mieć materiały, raport, który pokaże, jaką my firmą jesteśmy, łatwiej zdecydowanie będzie nam nawiązać relacje z potencjalnym partnerem biznesowym za granicą. Teraz podam kolejny przykład. Spółka CK Frost zajmuje się mrożonkami, owocami i warzywami. Ma siedzibę w Śmiłowicach w województwie kujawsko-pomorskim. Mówi Przemysław Ciesielski, zastępca dyrektora do spraw strategii i rozwoju w CK Frost. Co się wydarzyło u Was w firmie z pomocą szwajcarsko-polskiego programu współpracy? Przede wszystkim nasza firma zyskała po prostu jakąś świadomość, jak jest postrzegana przez ludzi dookoła, czyli dostawców, lokalnych mieszkańców, pracowników, co oni myślą. Zaczęło nam się łatwiej komunikować ze wszystkimi tymi grupami. Zrozumieliśmy się nawzajem i po prostu jakąś strategię mogliśmy stworzyć dalszego i dalszej współpracy. Czyli powiedzmy, co musimy robić, żeby dobrze współpracować z dostawcą, co musimy robić, żeby dobrze współpracować z naszym pracownikiem. I zobaczyliśmy, że prostymi krokami, narzędziami da się tą komunikację czy współpracę poprawić. Te proste kroki to co na przykład? Na przykład jesteśmy małą firmą i troszkę spojrzeliśmy na to, jak działa duża firma. Tak się mówi, powiedzmy, do pewnego momentu można takie chaosem zarządzać, aż w końcu przychodzi taki chaos, że trzeba zacząć lepiej organizować się. I podeszliśmy troszeczkę inaczej. Zaczęliśmy, co oni robią, jakieś spotkania, powiedzmy takie agendy codzienne czy raz w tygodniu z pracownikami. Słuchamy ich, jakie są problemy teraz na produkcji, czy sprzedaży, czy czymkolwiek i szybko możemy reagować. Jakieś narzędzie do komunikacji. Na ścianie powiesiliśmy prostą tablicę, gdzie po prostu pracownik może powiedzieć, jaki ma problem, jaki ma pomysł. Ktoś przychodzi, konsultujemy, realizujemy i tak dalej. Z dostawcami. Jakieś proste metody do komunikowania się. Nie było pracownika, który z nimi współpracował, oddelegowaliśmy go i wyłącznie on się z nimi kontaktuje na co dzień. Mają problem, dzwonią, mają potrzebę, żeby podjechać, przyjeżdżamy. Wcześniej tego nie było. I inne takie proste metody typu spotkać się z nimi, porozmawiać, ułatwił współpracę. A teraz Marta Krawczyk, pełnomocnik zarządu do spraw projektów w organizacji odzysku opakowań Rekopol. Jest to jedyna organizacja odzysku założona przez przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach. Rekopol, organizacja odzysku opakowań w ramach programu Parpolskiego Ośrodków Szwajcarskich zrealizował szereg działań, czyli stworzył strategię CSR-ową, zrobił analizę łańcucha dostaw, wdrożył system zarządzania środowiskiem, jakością, jest w systemie EMA, dzięki czemu ma większy nadzór nad dostawcami, którzy realizują procesy recyklingu odzysku i dzięki temu wiemy, według jakich standardów to przetwarza i możemy z pełną świadomością powiedzieć, że współpracujemy z rzetelnie działającymi podmiotami na rynku i nasi przedsiębiorcy, którzy zlecają nam realizację obowiązku recyklingu odzysku, mają rzetelnie spełniony ten ustawowy obowiązek na ich rzecz, dzięki temu, że wiemy, z kim współpracujemy i realizujemy również wiele działań edukacyjnych. W ramach projektu stworzyliśmy broszurę edukacyjną, która była przyjęta z ogromnym entuzjazmem. Zrobiliśmy obecnie chyba czwarty dodruk kilku tysięcy sztuk tych broszur. Przekazujemy je przedsiębiorcom, gminom, mieszkańcom, szkołom, dzięki czemu mogą się dowiedzieć, jak segregować odpady, według jakich standardów i co się z tymi odpadami opakowaniowymi dalej dzieje. Więc wiedza się szerzy, szerzą się dobre standardy i szerzy się społeczność. Odpowiedzialność
biznesu. Strategią CSR może też pochwalić się ANG, Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Rozmawiam teraz z jej prezesem, Arturem Nowakiem-Gosławskim. Spółdzielnia także skorzystała z tak zwanego projektu szwajcarskiego. Często myśli się tak, że strategia CSR jest czymś innym niż strategia biznesowa. Czyli mamy biznes, ale sobie zbudujemy strategię CSR-ową. I to trochę jest zupełnie czymś innym. Jest jedna strategia biznesowa firmy, która nakazuje pewne zasady działania, w tym też coś, co nazywamy praktykami CSR-owymi. W momencie, kiedy składaliśmy wniosek do projektu, byliśmy już zaawansowaną organizacją w praktykach CSR-owych, wydaje mi się, z takim dojrzałym już rozumieniem odpowiedzialności i biznesu, jego powinności, potrzeby zaangażowania w sprawy wspólne. Więc też wiedzieliśmy, czego chcemy. Myśmy się skoncentrowali wówczas na dwóch rzeczach, korzystając z tego projektu, mianowicie na profesjonalnym, wystandaryzowanym dialogu z naszymi interesariuszami i w konsekwencji też zbudowaniu naszego pierwszego raportu niefinansowego. I te dwa elementy udało nam się sukcesem zrobić i to oczywiście za to jesteśmy właśnie ogromnie wdzięczni darczyńcom tego projektu, bo oczywiście oba te działania okazały się naszym sukcesem i co kluczowe, są kontynuowane. Właśnie w tej chwili zabieramy się za nasz czwarty już raport zintegrowany. My akurat robimy to w standardzie GRI, czyli ustawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko. I znowu z nami pan Guido Beltrani, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie. Jakie działanie, wdrożenie CSR-u, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrobiło na panu wrażenie? Well, I think that the mix of different activities was the secret of the success of the project, and the main success is the increased and still increasing interest of Polish SMEs in CSR activities. Moim zdaniem sukcesu tego przedsięwzięcia było to, że miało ono szeroki wachlarz działań i dzięki tym działaniom mogliśmy z sukcesem zauważyć stale wzrastające zainteresowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw tematyką CSR. Aby dać tutaj panu trochę przedsmak tego, jak to zainteresowanie się rozwijało z biegiem lat, chciałbym wspomnieć o tym, że kiedy zaczynaliśmy projekt, kiedy otwieraliśmy pierwszy nabór projektów CSR-owych małych i średnich przedsiębiorstw w 2011 roku, mogliśmy przyznać wsparcie jedynie 30 polskim przedsiębiorstwom z terenu całej Polski, ponieważ tylko te przedsiębiorstwa przedstawiły dobre projekty. 5 lat później natomiast, kiedy organizowaliśmy ostatni nabór w 2016 roku, mogliśmy już wybrać więcej niż 70 propozycji projektów CSR-owych i to tylko wśród propozycji, które spłynęły do nas spośród 5 województw, które dotychczas wykazały się najmniejszą aktywnością w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu w poprzednich naborach prowadzonych przez nas. Inną rzeczą, pod której dużym wrażeniem byłem, jest to innowacyjny potencjał tego projektu. Projekt był zawsze uznawany przez nas jako przedsięwzięcie pionierskie, z dużym potencjałem na stworzenie dobrych praktyk, które następnie mogłyby być powtarzane, replikowane przez inne firmy. I tutaj mogę z przyjemnością powiedzieć i zobaczyć, że również projekt jest odbierany w ten sposób przez innych. Z powodu tego potencjału innowacyjnego projekt otrzymał w 2013 roku nagrodę magazynu Puls Biznesu jako najlepszy projekt publiczny wspierający inicjatywy CSR. Ponadto 3 małe i średnie przedsiębiorstwa, które otrzymały od nas wsparcie, otrzymały nagrody za ich najlepsze praktyki CSR-owe w czasie Europejskiego Forum Ekonomicznego w Katowicach w 2015 roku. Mógłbym tutaj wspomnieć również o poszczególnych działaniach zrealizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, pod których wrażeniem nadal jestem. Może wspomnę o producencie mebli drewnianych, który w ramach naszego projektu mógł poprawić swoją jakość produkcji i dostosować ją do wymogów standardów środowiskowych. Dzięki temu otrzymał certyfikat ISO 14000, a następnie został dostawcą dużej firmy produkcyjnej, aż w końcu rozpoczął również produkcję zabawek, które powstają z odpadów z tej podstawowej produkcji. Dzięki tym zmianom, które zostały zainicjowane w firmie dzięki naszemu projektowi,
producent mógł zaoferować więcej miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Również poprawił jakość warunków pracy pracowników, aż w końcu też rozwinął znacznie swoją działalność. Innym takim działaniem, o którym chciałam powiedzieć, jest to projekt, który dotyczył stworzenia myjni ekologicznej, myjni samochodowej, która wykorzystuje energię solarną, jak również system rekuperacji wody, którą następnie oczyszcza, w celu zminimalizowania konsumpcji energii oraz wody. To są tylko niektóre spośród wielu przykładów praktyk CSR, pod których wrażeniem jestem, a które zostały zrealizowane w ramach naszego programu i przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Większość z nich dotyczy różnych sfer społecznej odpowiedzialności biznesu jednocześnie. Dotyczy zarówno środowiska, aspektów społecznych, relacji z interesariuszami, jak również wewnętrznego zarządzania. And there have been many other examples of very good practices of CSR activities, and most of them tackle different areas of CSR, like for instance environmental aspects, social aspects, relation with external stakeholders and also the internal governance within the company. Był to pan Guido Beltrani, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie, i to tyle w relacji z zakończenia projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CSR, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z pomocą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oczywiście, z nadzieją na kontynuację takiego projektu. I jeszcze w programie Bizon Business, odpowiedzialny i nowoczesny w Muzo FM, o tym, że w mijającym tygodniu w Warszawie odbyły się warsztaty wspierające miejskich liderów. Rozmawiano o osobach, które mają wpływ na kształt miasta. Różnie rozumiany. O tej bardzo ciekawej inicjatywie teraz w rozmowie z Aleksandrą Daszkowską-Kamińską z Fundacji Szkoły Liderów. Szkoła Liderów była organizatorem spotkania. Kto lub co ma wpływ na rozwój miast? Na rozwój miast my wierzymy jako Szkoła Liderów, że wpływają ludzie. Ludzie, którzy chcą brać odpowiedzialność za to, co się w tym mieście dzieje. Chcą tworzyć opowieść o tym mieście, chcą tworzyć jego aktualną historię. I też mają taką perspektywę, to jest bardzo ważne, żeby myśleć o tym mieście w perspektywie kilkudziesięciu następnych lat, że to ich obchodzi po prostu, tak? Że nie są tam przejazdem, że chcą tam zostać. I w każdym mieście, większym, mniejszym, dużym też, tacy ludzie są i warto w nich inwestować, warto się zastanawiać, jak oni się rozwijają i czego potrzebują, żeby to miasto tworzyć. Ale miasta same w sobie mają swoich liderów w postaci władz samorządowych. Tylko coraz bardziej widzimy, że to nie wystarcza, że władza, żeby się kontaktować z mieszkańcami, potrzebuje ludzi, którzy trochę są takimi ludźmi środka, którzy mają jednocześnie dobry wgląd w to, jak na co dzień żyją mieszkańcy, a jednocześnie znają trochę specyfikę tego, jak miastem można zarządzać, jak miasto działa. To jest też ważne. Jako taki przeciętny obywatel nie wiemy, jak się rządzi miastem. Ważny jest ten szczebel pośredni. I tacy właśnie liderzy różnorodni, oni to dają. Czy ci ludzie, to znaczy liderzy, pośrednicy oraz władze mają ten sam interes? No powinni mieć. Interes taki, żeby w tych miastach poziom jakości życia, bo o tym myślimy głównie, się podnosił. I ta jakość życia, ona się mierzy w bardzo wymiernych wskaźnikach, w tym, czy ludzie chcą tam zostać, czy ludzie tam zakładają swoje biznesy, budują się, kupują mieszkania. To pokazuje, tak, czy miasto jest miastem rozwijającym się, miastem na fali, czy jest miastem, które się wyludnia, które jest skazane trochę na taką wegetację. Powiedziałaś o tym, że należy w takich ludzi inwestować. Kto ma inwestować i co? No ważne jest po pierwsze, żeby władza ich widziała, by władza ich traktowała poważnie, jako sprzymierzeńców. I to się już dzieje. To się dzieje przede wszystkim w tych wielkich miastach. Ruchy miejskie, które wchodzą do samorządów, wchodzą aktywiści, stają się trochę urzędnikami. To oczywiście jest kontrowersyjne, wielu jest przeciwnych temu, ale mnie się wydaje, że to jest ważne, tak, żeby być blisko tego ośrodka decyzyjnego. Więc to musi się dziać. Dwa, to oni muszą mieć dostęp trochę do wiedzy, do know-how. To jest trochę coś, o czym my myślimy. To jest to, żeby wspierać ich kompetencje, takie właśnie przywódcze, zarządcze, jakimś trochę zewnętrzną też ekspertyzą, którą my jako Szkoła Liderów zbieraliśmy przez ostatnie 25 lat. Czy możemy podać jakąś historię, którą można by pokazać w filmie z happy endem, że udało się miejskiemu liderowi albo grupie aktywistów miejskich zrealizować coś wspólnie z samorządem?
W takich dużych miastach jak Łódź to się przede wszystkim dzieje. Tam weszli aktywiści prowadząc programy rewitalizacyjne. Coraz więcej jest takich programów rowerowych, uwrażliwiających władzę na to, żeby miasto było lepsze komunikacyjnie. Oczywiście jest też taka droga, o której nie należy zapominać. To, że też osoby, które były aktywistami miejskimi, stają w kolejce po władzę i czasem ją zdobywają, czyli przechodzą trochę z tej strony bardziej aktywistów na stronę władzy. Nadal nie mamy chyba takiego modelu, ja mam nadzieję, że go wypracujemy, żeby nie było trochę takiej walki zwycięzca bierze wszystko, żebyśmy umieli współdziałać jako te grupy, które każda z nich chce zajmować swoje miejsce, zajmować się swoim obszarem, żeby nie trzeba było koniecznie sięgać po najwyższą władzę w mieście, żeby realizować cele, na których nam zależy. Czy da się wykształcić takiego uniwersalnego lidera? Bo jak mi się wydaje, no każde miasto ma inne problemy. Oczywiście nie ma uniwersalnego zestawu wiedzy, którą taki lider powinien posiadać, ale są pewne kompetencje, które są potrzebne wszystkim. Zaczyna się od takiej samoświadomości, to znaczy znajomości siebie co do motywacji, które mną kierują, tym, że się chce tym miastem, tym miejscem, tą działką zajmować. Bez tego ten entuzjazm szybko się kończy, tak? Jeśli ja wiem, dlaczego na tej sprawie mi zależy, mam wystarczającą motywację, to będę to robić wystarczająco konsekwentnie, żeby to się zadziało. Druga sprawa, no, to jest umiejętność jednak zrzeszania też innych ludzi wokół siebie, że ta samotność, samodzielność lidera, ona jest trudna, to też kończy się to szybko. To trzeba po prostu w dzisiejszych czasach mieć za sobą armię szabel. Nie chcę powiedzieć, że armię lajków na Facebooku, ale oczywiście taka umiejętność komunikacji, idei, ona też bardzo pomaga. I trzeba mieć taką, też jest uniwersalna umiejętność, trzeba mieć tą umiejętność patrzenia trochę w przyszłość, czyli sięgania po takie wizje, które właściwie dzisiaj wydają się nieadekwatne. To nie jest dla naszego miasta, to jest w ogóle jakiś kosmos, my jesteśmy na przykład małym ośrodkiem, nigdy tego tutaj nie będzie. No okazuje się, że może być. Jeśli ktoś wnosi tą perspektywę i to zaczyna działać, okazuje się, tylko musi być ta odwaga do spojrzenia trochę szerzej. Czy my w kształtowaniu tych naszych polskich miast jesteśmy rzeczywiście ludźmi z potencjałem, czy raczej patrzymy się na to, co już zostało przećwiczone na Zachodzie albo w Stanach? Nie, odkrywamy swoje własne modele. To znaczy tak, ta liczba rzeczy, które można wymyślić, ona jest pewnie w świecie, szczególnie dzisiejszym, trochę skończona. W momencie, w którym ja nad czymś myślę, to pewnie jest 7 osób na świecie, które myśli o tym samym. I tak się mówi o innowacjach. Natomiast ta ich umiejętność to jest dostosowanie, powiedzmy, jakiegoś modelu, który gdzieś funkcjonuje, do tego lokalnego kontekstu. W ten sposób, że to zaskoczy, że to będzie naprawdę rozwojowe dla tego miasta. Ja obserwuję coraz częściej, że pomysły, które na papierze wyglądają nieciekawie. No, na przykład dziewczyna w Bielsku-Białej, z którą myśmy pracowali przy takim programie o innowacjach. Ona niesamowicie potrafiła rozkręcić młodzieżową redakcję takiego pisma, które jest wydawane jednocześnie na papierze, jednocześnie w internecie. Zgromadziła tam około 100 osób, to są młodzi ludzie, to są nastolatkowie, którzy tworzą ten magazyn, tworzą treści, rozwijają się jako dziennikarze już teraz na swój własny sposób. Oni nie są zapatrzeni w inne wzorce, bo nie wierzą, że tworzą swój autorski magazyn. To jest niesamowity potencjał ludzki dla tego miasta, tak? To jest 100 osób w Bielsku-Białej, młodych ludzi, którzy widzą, że mogą lokalnie stworzyć coś, co jest na bardzo wysokim poziomie. Więc wydawałoby się, że tak powiem kolokwialnie, gazetek takich młodzieżowych, to pewnie jest dużo. Tylko jest pytanie jeszcze, jak to się robi? Jak się pokazuje, że właśnie to, że jesteście z mojego miasta, nie oznacza w dzisiejszych czasach, że robicie coś, nie wiem, takiego chałupniczego, tak? To może oznaczać, że robicie coś bardzo wysokiej jakości, co ja w Warszawie oglądając myślę sobie, świetny magazyn. Naprawdę jest to bardzo ciekawe. Czy są jakieś związki pomiędzy liderami miejskimi a młodym biznesem, startupami na przykład? Tak, dlatego że startupy w dzisiejszych czasach pozwalają trochę na oderwanie się od lokalizacji i to jest cenne, bo żeby opłacalność takiego biznesu, który jest w internecie, ona też rośnie, jeśli to się nie dzieje w Warszawie, mówiąc już krótko, tak? Koszty prowadzenia biznesu, w ogóle życia w Warszawie są bardzo wysokie, więc
możliwość, że ja mam swój biznes w swoim komputerze i przenoszę się do jakiegoś mniejszego miasta, sprawia, że po pierwsze ten biznes mi być może lepiej idzie, a po drugie ja mam jeszcze czas. To jest ważne. W mniejszych miejscowościach jest więcej czasu. O tym wszyscy mówią. Mam czas, żeby zaangażować się w sprawę tego miasta, bo jestem osobą aktywną, przedsiębiorczą. Ten przykład z osobą, o której mówiłam, która prowadzi tą młodzieżową redakcję. Ona ma też swój biznes. To jest dziewczyna, która szyje bardzo takie wymyślne szaliki, czapki. Sprzedaje na eBayu, sprzedaje wszystkie na zachód. Z tego żyje, a czas, który dzięki temu zyskuje, inwestuje właśnie w lokalną młodzież. Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Fundacja Szkoła Liderów. To tyle na dziś w programie Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Paweł Oksanowicz, do usłyszenia w podobnych okolicznościach już za tydzień, a teraz Muzę FM wracamy do grania. Biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Bizon w Muzo FM.